Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Warcraft 3 Reign of Chaos. Dzisiaj lecimy w rozdział drugi kampanii ludzi pod tytułem Klan Czarnej Skały. Pierwsza taka konkretniejsza walka z orkami będzie. No, powiedzmy. Samą porę, chłopcze. Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. Do diabła. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie. Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie podli jak orkowi. Masz rację, Łuterze. Jeśli czujesz się na siłach, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. Och, jak miło z twojej strony, Uther, że będziesz bronił bazy. No dobra, zadanie główne. Nie trzeba mi się kłaniać. O co chodzi? Wybudować koszary, dwie farmy i wyszkolić 6 piechurów. Nie ma problemu, jakoś się uda, myślę. Dajmy tu jeszcze 2 chłopów dodatkowo, musi być 5. Sprawiedliwości niech się stanie. To jest jedna poboczna misja. Ale ją zrobię, a w sumie mogę nawet od razu zrobić, zanim piechurów się zrobi, czy tam wyszkoli. Jeszcze trochę czasu minie, a do tej misji potrzebuję strzelców właśnie. Mądry plan. Witaj, dobry człowieku. Chcesz z nami zapolować? A na co tu polujecie? Na czarne smoki. Mówią, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Ogniste zaklęcie, którego szukacie, może okazać się bardzo przydatne. Bestia, na którą polujemy, to Syrinax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. Jakieś niebezpieczeństwo. I od razu nowy budynek się odblokował, czyli kuźnia. Ale z tymi ulepszeniami, chociaż w sumie dla strzelców mógłbym coś zrobić. Dobra, to na razie poczekajmy. Zrobi się najpierw ulepszenia, a dopiero później tam pójdę. Nie wiem, mógłbym mieć od razu, ale nie wiem, czy wyrobię po prostu... No właśnie, o wilku mowa. Właściwie nie do końca, nieważne. Co chciałem powiedzieć, że po prostu mógłbym nie nadążyć z leczeniem tych strzelców, a nie chcę ich stracić. Przynajmniej na razie. O, Uther, jakie pierdyknięcie ma. Nie ma się co dziwić, kurczę, czemu on ma plus 20 w ogóle do obrażeń? Jakieś niebezpieczeństwo? Co on tam za itema ma, że on aż tyle bije? Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tak czy inaczej. Kurde, prawie mi wieżyczkę rozwalili. Tak, wiem, że można wieżę strażniczą, ale... Nie chcę marnować surowców na razie. Tak, panie. Dobra, wybudujmy sobie koszary. Badania. Może tu gdzieś... Rozumiem, więcej pracy. Tutaj farmę. Tak, panie. Potrzeba więcej drewna. Tak, więcej Rozumiem. Drewna. Więcej drewna. Załóż więcej farm. A tu teraz brakuje po prostu żywności dla nich. Zróbmy to inaczej. Co? Bo złoto i tak szybciej wydobywają. Więcej pracy? Więc zróbmy to tak. Rozumiem. Pośle 4 do drewna. Może to będzie wystarczyło. Dobra, jak tam stoimy z ulepszeniami? Dobra, jeszcze niecała połowa. Skończone. Co? Dobrze. Skończone, ale jeszcze nie do końca. Dobrze. Ile miało być tych farm? 2? 2. A dobra, niech będą 3. Tak, panie. Tak, panie. No bo w sumie szybciej by było to zrobić tak, o. Rozumiem. Dobra. Koszary są.
Trzeba jeszcze na farmy poczekać. Oblegają nasze miasto. No nie, znowu. Nie trzeba mi się kłaniać. No i rozwalili mi moją wieżyczkę, co za zgrydy. Uter, chodź tu, gnido. Miałeś bronić bazę, a nie. Skończony. Się opierniczasz. W imię króla, mojego ojca. Oczywiście Arthas jeszcze nie ma nieśmiertelności, więc musi wszystko brać na klatę. Ale nawet gdyby miał, to i tak bym jej nie chciał używać, bo wtedy jednostki się rzucą na strzelców. Jak najbardziej. Kurde, nie no, trzeba to naprawić. Oczywiście. Albo ja po prostu tutaj ich zostawię. Na honor. Żeby atakowali już prędzej Arthasa, a nie wierzę jak właśnie. Tylko jak zdążycie, teraz z drugiej strony pójdą. Potrzeba więcej złota. Miało ich być 6. Tak, panie. No zaraz, więcej złota, no. Potrzebuję jeszcze 2. Gotów do akcji. Czego ci trzeba? Mamy piechura, pierwszego. Światłość jest mą siłą. Gotów do pracy. Dawać jeszcze jednego chłopa. Musi być 5. Tu w tartaku też później są ulepszenia, ale niestety w tej misji jeszcze nie ma. No w sumie nie są też potrzebne za bardzo. Służę światłości. Gdzie są ci orkowie? Ogólnie rozwalenie bazy tutaj orkom to jest taka opcjonalna rzecz, bym powiedział. Ale ja chyba tak po prostu, żeby było ciekawi, to im to tam rozwalę. O co chodzi? Dobra, weźcie mi to naprawcie. Tak, panie. Tutaj niestety tą wieżę odbuduję. Albo niestety, stety. Nie będzie. Tak, panie. Co? No gdzie ty idziesz? Ty kurde miałeś naprawiać, ty. Tak, panie. Powiedz tylko słowo. Tak, panie. Światłość jest mą siłą. Tak, panie. No i teraz. Później masz tam iść. Tak, wiem, że mogę przyspieszyć, ale to nie ma sensu w tym momencie, bo ta budowa i tak szybko idzie. Skończone. Nie wiem, budować te wieże strażnicze, czy nie? Dobra. Coś tam zrobię. Coś tam wybuduję. Powiedz tylko słowo. Dobra, to ja zostawię... Ja zostawię tych piechurów tutaj, bo tam mi się w ogóle nie przydadzą. Czego ci trzeba? Oczywiście. A teraz Uter idzie tu, to ja muszę tam dać tych piechurów. No i kurde no. Jasne. Gdzie oni? Co do? Nie. Uter! Z powrotem! Z powrotem, kurde! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. O! Uleczył go, no! Nareszcie jakoś do... No, dobra, teraz już jest po zawodach. Tym nie zwieje. Dobra, olać. Potrzeba więcej słowa. Czego ci trzeba? Modernizacja zakończona. Modernizacja zakończona. Ja wiem, że miałem szybciej rozbudować, no ale... Tak kurczę na złość trochę, bo zagrałem sobie wcześniej tą misję. Nie mówię, że dzisiaj, tylko po prostu wcześniej. No i jakoś lepiej mi to szło. A tu już mi wieżę rozwalili, zabili mi piechura? Co tu się wyrabia? Dobra, jak miałem 6 zrobić, na razie się wstrzymuję. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Czego ci trzeba? Zaraz, powoli, ich miało być 6. Jasne. A ja ich przecież tylko 4 wyszkoliłem. Coś tu nie pasuje. Głupcze! Czarnoksiężnicy z klanu Czarnej Skały przemówili. Wkrótce z niebios niczym grad spadną demony i świat ogarnie pożoga. Już to kiedyś słyszałem.
Czy wy, orki, niczego się nie nauczyliście? To tylko lustrzane odbicie. Parszywe psy. Co też oni knują? Zbliża się godzina zagłady. Niech ta marna ofiara zadowoli naszych demonicznych władców. Parszywe dranie! Nie ujdzie wam to płaze! Wyrżnąć orków! Wyrżnąć ich wszystkich! Co? Spokojnie, mości książę. Dobrze, ja i tak... Może chyba, że... Powoli. Wydaje mi się, że podliczyło tych dwóch... Jak tutaj dwóch straciłem? Już nawet nie zwróciłem uwagi. Jeżeli tak, to by to miało sens. No wtedy by podliczyło tych, co straciłem. Nie trzeba mi. Dobra, ale najpierw Syrynoxa trzeba załatwić, bo jednak... Ta kula ognia się przyda. Jak najbardziej. Plus 5 do obrażeń. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Modernizacja na honor. Zakończone. Skończone. Oczywiście. Czarne smoki. Wszyscy wiedzą, że czarne smoki są najlepsze. A przynajmniej w Herosach dwójce. Do tyłu. Do tyłu mówię, głupku! Kurde, co za kretyn. Nie słucha się. No. Oczywiście. I tak to ma wyglądać. Gotów do akcji. Tak, panie. Tylko ten uter się trochę to, no. Kurczę. Miałem powiedzieć, że trochę się opiernicza. Bo on zawsze znajduje się po tej stronie, gdzie nie atakują. A wcześniej jak grałem, to zawsze był po tej stronie, gdzie właśnie atakowali. Służę światłości. Kurczę! Nikt mi nie wytłumaczy, czemu się tak dzieje. Czemu ja zawsze mam takie opecha? Na honor. Tu jest Syrynox. Oczywiście. Śmiesz się ze mną mierzyć? Wy śmiertelnicy! Robicie się coraz zuchwalsi. Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Światłość jest moją siłą. A, padnie mi! O, zdążyłem. Zanieśmy serce krasnoludom. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. To jest. Mądry plan. Idziemy. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Na razie orków nie ma. To nie znaczy, że się nie pojawią. Właśnie jeszcze tutaj te ulepszenia trzeba zrobić. Sprawiedliwości dla pichurów. Niech się stanie zadość. Przekuję waszą broń, aby raziła żywym ogniem. Nie trzeba mi się kłaniać. Chyba się dźwięki zepsuły, bo normalnie by było słychać uderzenie młota. Dobra, jest kula ognia. Tutaj to nie jest zawarte, ale wydaje mi się. Służę światłości. Masz już jakiś cel? Chociaż nie wiem, może w dodatku. Ale nie jestem pewien. Bo wydaje mi się też, że jakakolwiek, czy kula mrozu, czy kula ognia pozwala na nabicie jednostek latających. Tak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie teraz nie pamiętam, czy to było w dodatku, czy. Czy właśnie tutaj też. Podstawce. Tak czy inaczej, bierzemy resztę piechurów, resztę armii i idziemy na nich. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. W imię króla, mojego ojca. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Tutaj mają swoją bazę. Oczywiście. Mądry plan. Swoją drogą nie będzie łatwo.
W imię króla, mojego ojca. No, mają tutaj więcej jednostek niż zakładałem. Poczuj mój gniew. Chyba mi się ten zwój ochrony teraz przyda. Chociaż mogę go sobie zostawić na kiedy indziej, no ale... Jak najbardziej. Badania. Mądry plan. W imię króla, mojego ojca. Poczuj mój gniew. Plugawy nędznik. Rozwalcie tą bazę, zrównać to z ziemią. Ale mi już surowców nazbierali? Mamy radę. Trzeba to rozwalić, bo inaczej się będą następne jednostki tworzyły. Nic cię już nie uratuje. Plugawy nędznik. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. A swoją drogą, wydaje mi się, że chyba nie sprawdziłem, jakie kwestie mają te jednostki. Jak najbardziej. Zaraz to sprawdzimy. Nie atakować mi tu, kurczę. Utrzymaj pozycję. Dobra, najpierw od księcia zaczniemy. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Tak, to już znamy. Światłość jest mą siłą. To też. Nie trzeba mi się kłaniać. A coś więcej? Niełatwo być księciem. Przyniosę chlubę memu ojcu i królestwu. Niech prowadzi mnie światło. Niech światło doda mi siły. To ja powinienem dowodzić. Na co teraz robisz? Wiem, co robię. Zobaczymy. Nie trzeba mi się kłaniać. Tu takim innym tonem. Światłość jest mą siłą. Dobra, to tyle. Czego ci trzeba? Powiedz tylko słowo. Tak, panie. Nic nie mów, o nic nie pytaj. Chwytaj miecz i hordę siecz. O, to całkiem niezłe. Wuj Lothar cię potrzebuje. Lothar? Lothar, ten z Gotika, co tam za bramą siedział w Korynis? Spokojnie, to powierzchowna rana. Twój rozkaz? Dobra, tyle. Masz już jakiś cel? Tak, panie. Masz już jakiś cel? To jest moja rura! Zdrowie twoje w gardło moje. To jest. Jak nie wypiję kufelka, to nigdy nie trafiam do celu. O, jest moje pitko. Do gardła szybko. Broń sama nie zabija. Ja jej pomagam. Nie pal, nie pal, nie pal, nie pal z tego we mnie. Zastrzeliłem szeryfa i zastępcę i twojego kudla, dziewczynko. Jak chcesz tę półkawkę, to musisz ją wyciągnąć z moich martwych, zaciśniętych rąk. Czego ci trzeba? No i tyle. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. A, teraz pamiętam, kurczę, bo była jeszcze kwestia coś o schabowym chyba. Oczywiście. Z kapustą czy coś takiego, ale to chyba jeden z bohaterów mówi, krasnolud, jak mu było. Król góry? Coś takiego chyba. Król góry albo ten z kampanii, Muradin. Muradin, jak mu tam było? Kurde, nie pamiętam. W imię króla, mojego ojca. A swoją drogą szkoda, że w normalnej potyczce nie można hodowli świń wybudować. Światłość jest mą siłą. Ale wtedy inne nacje też musiały, że tam inne rasy też musiałyby coś mieć, co nie? Ojca, króla. No bo normalnie to właśnie farmy się stawia. Tutaj jest tylko po 6 niestety. Jakieś niebezpieczeństwo? No ale są tańsze niż te inne budynki w pozostałych rasach.
Ale w każdej innej rasie, czy u orków nieumarłych, czy nocnych elfów, to jest zawsze po 10. Akurat u ludzi jest po 6. Jak najbardziej. No i przez to, że baza jest skończona, to już orkowie atakować nie będą. Oczywiście. Dobra, chodźmy tego mistrza ostrzy załatwić. Jak najbardziej. Mistrza ostrzy. Za dużo sz. Na honor. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Strzelcy do tyłu. Strzelcy do tyłu. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Za mojego ojca, króla. O, zabili mi go. Nie zwróciłem uwagi na HP. Poczuj mój gniew. Nadchodzi sprawiedliwość. Plugawy nędznik. Mądry plan. Mistrzu ostrzy, chodźżeż tu. Muszę cię zabić. Poczuj mój gniew. On niestety ma właśnie taką umiejętność i teraz trzeba sprawdzać, który zadaje obrażenia. Już nawet wiem, który. Sprawiedliwość. Za Lorderon! Światłość jest mą siłą. Za mojego ojca, króla. No. Dobrze się spisałeś, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, Uterze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali wzywać demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. No, a chciałem jeszcze powiedzieć, że mistrz ostrzy, czy tam Blade Master, to się łatwiej wymawia. Blade Master ma właśnie taką umiejętność. Jak to się u nas nazywa? Klonowanie? Coś takiego chyba. No i właśnie trzeba sprawdzać, która postać zadaje obrażenia, bo wtedy to jest ten właściwy. Bo te kopie nie zadają obrażeń w ogóle. No i drugą misję, drugi rozdział mamy już za sobą. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.